Dzień dobry, Sabina Wolter, Twoja przewodniczka po świecie intymności, seksualności, kobiecości i cielesności. Love, intimacy coach. Kochana osoba, która mnie teraz oglądasz, pogadajmy o seksie, bo ja bardzo lubię o tym rozmawiać i w myśl zasady rozmawiajmy o tym po to, żeby robić to, bo jak o tym nie rozmawiamy, to tego nie róbmy. To chciałabym dzisiaj Cię zaprosić do rozważań i takiej też głębokiej autorefleksji na temat tego, co to znaczy, że seks jest dobry. Co jest wyznacznikiem tego, że akt fizyczny jest dobry. Bo pierwszym mitem i najważniejszym mitem, jaki należy obalić, to to, że dobry seks równa się taki, który jest zakończony orgazmem. To jest mit. To jest mit. Orgazm jest komponentem aktu seksualnego, ale nie jest wyznacznikiem tego, czy tenże akt seksualny jest dobry. I co to też znaczy dobry? Najczęściej kojarzymy dobry z epitetem przyjemny. Dobry to również zawiera w jakiś sposób stopień transformujący. Coś takiego, co zarówno afirmuje twoją osobowość, afirmuje ciebie, potwierdza ciebie jako jednostkę, i jednocześnie, paradoksalnie, Trochę burzy Twój system wartości po to, by zbudował się nowy. Trochę podburza to, co myślisz i czujesz o sobie, że jest prawdziwe, po to, żeby zrobić miejsce na coś zupełnie nowego, po to, żeby zrobić miejsce na jakieś swoje nowe cechy jakości. Coś, co idzie z transformującą energią seksualną, wyrażoną poprzez akt seksualny. Energia seksualna znowu nie jest czynnikiem i aspektem tylko aktów seksualnego, bo energia seksualna jest no, wszechobecna. Jest w naszych ciałach i żyje w naszych ciałach, w naszych osobowościach, energiach, naszych intelektach i emocjach i przepływa przez nas. A to, jak ją kierujemy, i to, że myślimy, że kierujemy ją tylko w stronę aktu seksualnego, no to to już jest kwestia bardzo indywidualnych rozważań, czy to mi służy, że kieruję ją tylko tam, czy może niekoniecznie. Z mojego punktu widzenia i moich doświadczeń, w pewnym momencie doszłam do wniosku, nie, niekoniecznie. <grym> ta energia tworzy i kreuje i też transformuje więc czemu nie używać jej na przykład w budowaniu finansów przyjaźni rozwoju duchowego czemu nie wykorzystać jej właśnie i nie próbować jej potencjału we wszystkich innych aspektach życia to jest moje podejście nie musicie się z nim zgadzać ale jeżeli coś z tego z wami rezonuje to zapożyczcie to sobie po prostu ale wróćmy do tego wyznacznika że orgazm to jest wyznacznik dobrego seksu. Nie jest. Dlaczego? I już podaję. Jest wiele osób, z którymi pracuję, jest kilka osób pośród tych ludzi, które doświadczały bardzo okrutnego i traumatycznego wykorzystania ich ciał przeciwko nim. I w takich aktach czasami u tych kilku osób pojawiał się orgazm. I problem polega na tym, że te osoby wówczas kodowały sobie, że nie mogą ufać swojemu ciału, że ich ciało ich zdradza. I jak one potem mają budować relację bliską, intymną, dobrą, bezpieczną, budującą, wzmacniającą z kimś, na kim im zależy, jeżeli ich ciało je zdradza? Orgazm wówczas stał się wyznacznikiem czegoś takiego, co nie wzmacnia, nie jest dobre i przyjemne, nie transformuje, ale wciska w traumę, deprecjonuje, ograbia i Pozbawia osobowości, sprawia, że zasób tej osoby wykorzystany jest przeciwko niej samej. Posługuje się teraz takim radykalnym przykładem, po to, żeby zwrócić uwagę na coś, co jest znacznie bardziej subtelne, ale bardzo często obecne u wielu ludzi w ich systemach przekonań i ich systemach behawioralnych. Czy nie zdarzyło Ci się kiedykolwiek no właśnie, uprawiać miłość fizyczną i mieć już takie myśli, takie, y, dobrze, żeby to już przyszło, żeby to już przyszło, żeby to już przyszło. Skąd ta myśl? Albo w przypadku wielu kobiet, lepiej, żebym już to miała, niech to w końcu przyjdzie, niech to w końcu przyjdzie. <grym> I ta sama presja jest i u kobiet, i u mężczyzn, ok? I u osób niebinarnych i wszelkich innych. Ta sama presja czasami się pojawia i czy ta presja właśnie, czy to jest przyjemność, czy gonienie za orgazmem jest czymś, co wyznacza później, że ten akt był no, zbliżający, budujący, sprawiający, że czujemy się bliżej tej osoby i siebie? Niekoniecznie, a wręcz, wręcz przeciwnie. Wręcz, wręcz przeciwnie. <ścoughs> Czajcie, o co mi chodzi. W tym wypadku tak naprawdę ten najwyższy wymiar przyjemności fizycznej, który no, też nie oszukujmy się, jest reakcją fizjologiczną na pewnego rodzaju stymulacje, no to w tym wypadku orgazm niestety staje się czymś, co oddziela. I od naszej esencji, i od esencji z drugą osobą. Więc mam nadzieję, że ten mit jest obalony. O czym zatem świadczy to, czy zbliżenie seksualne było dobre i budujące? Jest kilka aspektów, omówię je teraz. Pierwszym z nich jest to, że akt seksualny, akt fizycznej miłości odzwierciedla Twój system wartości. Co mam na myśli? Może podam przykład taki mój. Bardzo stawiam na prawdę i wolność i miłość. I jeżeli w tym, jak ja rozbieram się z ubrań, i rozbieram się ze wstydu, i jakiekolwiek rzeczy, które mogą mnie hamować albo blokować przed pełnym odsunięciem się, właśnie podczas aktu seksualnego, czy z moim własnym ciałem, czy z ciałem mojego ukochanego, to chcę być w tym prawdziwa. Chcę korzystać z mojej wolności, żebym była prawdziwa. Po to, bym czuła się kochana, po to, bym mogła dać miłość i obserwować, jak jest przyjmowana. I w tych wszystkich aspektach jest ogromny, ogromne odzwierciedlenie mojego systemu wartości. Dla mnie akt seksualny jest wielce transformującą siłą. Jest czymś, co wynosi na wierzch jakieś zepchnięte uczucia, jakieś odepchnięte emocje, coś, co było dawno zapomniane, gdzieś zagrzebane. Akt seksualny to uwalnia, jakoś wyciąga na wierzch. Gdy czuję się zawstydzona, gdy czuję się trochę niekomfortowo, gdy nagle czuję, że może jednak wolałabym, żebyśmy przestali, albo gdy sama jestem ze sobą i czy jestem je tak głupia, albo do nikąd mnie to wiedzie, i uwaga, moje myśli idą wtedy w stronę. Okej, okay, dobra, może, może trzeba by po prostu mieć orgazm. Ja już wiem, że wtedy trzeba po prostu zrobić krok wstecz. Wow! Nie, nie, to jest moment na komunikację moją ze sobą lub moją i moim ciałem i moim ukochanym. Wtedy trzeba to po prostu przegadać, zrobić chwilę przerwy po to, żeby właśnie mój system wartości mógł być wyrażony. Prawda, wolność i miłość. To są moje podstawowe wartości, które wyznaję. I zastanów się, w jakim stopniu Twój system wartości wyrażany jest w seksie. W jakim stopniu, jak bardzo i czy jest to spójne z Tobą, o tę spójność poczujesz. Ja pozwalam sobie na to, żebym była bardzo bezbronna, otwarta, kompletnie pozbawiona kontroli i żebym czuła się, no szczerze mówiąc, głupia w takich chwilach, strasznie niekompetentna. Ale też ufam i głęboko wierzę, że właśnie w tych momentach, kiedy pozwalamy sobie być głupi i niekompetentni, to tylko wtedy możemy się czegoś nauczyć, tylko wtedy możemy puścić jakieś przekonanie, że niby coś wiemy, ale jednak nie wiemy. I wolę w ten sposób, szczerze mówiąc, wolę przyznać się, że nie wiem i nie umiem, i czuję się głupio i nie mam pojęcia co zrobić, i nawet nie wiem czego do końca chcę i w którą stronę to pokierować, gdzie przyznaję się bezbronnie. Jako przewodniczka dla ludzi, którzy decydują się na proces ze mną, tym bardziej czuję się głupio, bo mam pewnego rodzaju wizerunek mojej osoby i w tym momencie zderzam się z nim. O, o on nie pasuje tutaj, hello! Ale tylko dlatego, że pozwalam sobie z tym zderzyć i zburzyć ten wizerunek, mogę zbudować wtedy nowy. Poprzez to, że przyznaję się do swojej niekompetencji i głupoty i tego, że czuję się po prostu w ten sposób. Ale zgadnijcie co? Zawsze. Zawsze, czy to w kontakcie ze mną, czy to poprzez kontakt z moim ukochanym, w takich momentach zawsze spotyka mnie zrozumienie, bliskość i obecność. To samo daję mojemu ukochanemu, kiedy on się tak czuje. Tego samego bardzo pragnę dla każdej osoby, która mnie słucha i ogląda. Czy twój seks jest odbiciem twojego systemu wartości? Warto by to przemyśleć. Punkt dwa. Trochę już o tym wspomniałam, ale teraz do tego nawiążę. Komunikacja, o jakości aktów fizycznej miłości świadczy to, jak bardzo głęboko się komunikujemy, przede wszystkim z własnym systemem emocjonalnym, z tym, jak się czujemy i co czujemy. Czy emocja, która w tym momencie biegnie w moim ciele, gdzie emocja ma bardzo piękną definicję w książce dr Shakti Malimalan i Myślnik motion i motion, to jest ruch wewnętrzny. Emocja, ten ruch wewnętrzny, co ona robi, jaka ona jest, czy ona jest silna, czy ona jest słaba, czy ona jest przyjemna, czy ona jest nieprzyjemna. Jeśli jest nieprzyjemna i silna, to tym bardziej trzeba bla, bla, otworzyć buzię i powiedzieć o tym. Czuję coś silnego i nieprzyjemnego i nie wiem, co to jest nawet, ale czuję to teraz coś musi się po prostu uwidaczniać poprzez to co się dzieje poprzez naszą bliskość i pewnie teraz może być wyrażone i transformowane dzięki temu że o tym porozmawiamy I komunikacja jest tym czymś co pozwala tobie pozwala wam sprawdzić na ile blisko jesteście ze sobą bo tylko partner partnerka partnerzy otwarci na siebie otwarci na komunikację mogą być otwarci na niezwykłą rozkosz bliskość intymność Taki rodzaj fizycznego zbliżenia, który naprawdę transformuje, zbliża jeszcze bardziej i zarówno afirmuje jednostkę jako wspaniałą istotę, jak i podburza jej własne przekonania o niej, po to, by uformowały się nowe, lepsze, takie, które budują. Więc komunikacja jest niezwykle ważna. Trzeci punkt, i znowu on się też zawiera w poprzednich: zgoda na emocje. Okay. Zgoda na emocje. To, co mnie bardzo niepokoi obecnie w tym, co słyszę, w tym, jak rozmawiam z ludźmi, którzy są zainteresowani moimi procesami, w tym, co do mnie dobiega z mediów społecznościowych, to jest obraz seksu jako czegoś, co jest właśnie pozbawione emocji. I niby chodzi o przyjemność i o takie coś, żeby właśnie było fajnie. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że naprawdę ludziom jest łatwiej rozebrać się z ubrań, niż rozebrać się ze wszystkich tych aspektów, które tworzą nam fasadę. I tak mężczyźni chcą udawać albo odgrywać rolę takich, którzy doskonale wiedzą, co robią, dadzą kobiecie taką rozkosz, że ona po prostu będzie chodziła potem po suficie z radości. Kobiety chcą wyglądać jak takie boginie, i jednocześnie być i niewinne, i takie wyuzdane. I czuć się takie piękne i pożądane, i w tym całym głupim teatrze tak naprawdę dochodzi do ścięcia tych dwóch polaryzujących się kwestii. I czy to rzeczywiście jest takie przyjemne? Powiem Wam szczerze, że ta presja, którą na siebie narzucamy, ona jest niezwykle ciężka. Jest strasznie ciężko nosić nieautentyczność na sobie. Seksualność jest aspektem. Każdego człowieka aspektem, który jest niewinny i który jest dobry, i który jest wyrazem miłości, bliskości, przywiązania, powiązania, dawania i brania w pięknej równowadze, tak naprawdę. A to, co robimy sobie jako społeczeństwo obecnie, jest niezwykle krzywdzące, bo próbujemy poprzez seks trochę sprawdzić, czy się nadajemy, czy mamy tę wartość, te jakości, to piękno, tę sprawczość. I robimy z tego zadanie. Znowu z celem, jakim jest orgazm. I orgazm, uwaga, w domyśle, yy, że mężczyzna ma ejakulację, a kobieta jęczy z rozkoszy niby. A to tak naprawdę nie jest to, o co chodzi. To jest obraz, jaki mamy z pornografii. Sorry, ale to nie działa. To jest tylko obraz. Obraz, jaki się projektuje na nas i który my później projektujemy na ludzi. I czy to nam służy? Niespecjalnie. Emocje. Emocje, które czujemy, one są surowe. One są Niezaprzeczalny, nie da się zaprzeczyć emocjom. Jeżeli czujemy emocje, jeżeli czujemy coś, co jest silne, coś, co jest zarówno bardzo przyjemne, albo bardzo nieprzyjemne, ale jest, to to istnieje i temu nie ma co zaprzeczyć, to można wyrazić. I dobry akt miłości fizycznej robi miejsce na coś takiego, robi miejsce na to, co się czuje, po to, żeby to właśnie poczuć. I szczerze mówiąc, emocje są po to, żeby wzbogacić ten akt. Bo nie ma nic piękniejszego niż zrobienie miejsca na wszystkie aspekty Ciebie, które wszystkie to są objęte akceptacją, miłością, ukochaniem, otuleniem i zaproszone do absolutnej bliskości. W pełnym przyjęciu tego, kim jesteś, jaka jesteś, jaki jesteś, co masz, czego nie masz. Dokładnie w tym momencie, tym wspaniałym, niezwykłym, niepowtarzalnym momencie. Żaden seks nie jest taki sam. Na emocje jest miejsce. To jest bardzo ważny wyznacznik. Punkt cztery. Realne spojrzenie. Myślę, że to właśnie, czego bardzo brakuje obecnie w no, dzisiaj, dzisiaj pojmowanej ekspresji seksualnej, to jest brak realnego spojrzenia na, na akt fizycznej miłości. I to realne spojrzenie to może polegać mniej więcej na tym, że jeżeli jesteś w wieloletniej relacji, tak jak ja i, i mój mąż, no to. Prawdopodobnie wiesz, że nie każde zbliżenie fizycznej miłości jest takimi super fajerwerkami i w ogóle zostawia je takim niezwykle naładowanym i w ogóle czasami, czasami jest tak, że jasne, większość razy jest bardzo przyjemnie, jest, jest, tak, jest tak kochanie, jest tak, tak, tak super, ale czasami jest tak, że mm, no jest okej. Okay. Ale wiadomo, gdzieś tam, jak już się dobijesz do jakiegoś naprawdę wysokiego poziomu bliskości i takiego spełnienia, no to, no to wiesz już, że no, to nie było nasze 100%. <laughs> było spokojne, to nie było nasze 100%. I w tym realnym spojrzeniu również robi się miejsce na takie, na takie momenty, na takie chwile, wiedząc jednocześnie, że gdyby nie te chwile, to nie byłoby ich odwrotności, które z kolei są. Tymi momentami, tymi aktami fizycznej miłości, które naprawdę transformują, które naprawdę są niezwykłe, w których rozkosz jest tak wielka, tak pociągająca, tak ogromna, tak magnetyzująca, że w tych ludziach widać, że oni to robią z miłością, z zaangażowaniem, z wielkim poczuciem takiego odważnego wejścia w swoją osobowość, w drugą osobowość, które się penetrują wzajemnie, które zmieniają się przy tym, które osiągają katarzis. I to jest przepiękne. Gdyby tych Paru takich średnich nie było, to tych wspaniałych również nie. A na to trzeba zrobić miejsce. Na te, które są mniej takie niesamowite, bo jeżeli zrobimy miejsce na takie, to spokojnie zapewniam, gwarantuję, te niesamowite również się zawsze będą działy. Problem w tym, że nie mamy realnego spojrzenia i oczekujemy tych przezajebistych, <gryw> ale jeżeli oczekujemy tylko takich, to zgadnijmy, jakie będziemy dostawać. Nawet jeżeli one są w jakiś sposób podrauszowane, czy to poprzez jakieś chemie, które wciągamy albo pijemy, czy przez jakieś, nie wiem, może chemię taką, która wynika z wczesnego zachowania, zakochania, nawet jeżeli mamy takie momenty, takie chwile w aktach miłości fizycznej, sorry, ale one nie będą trwały wiecznie. I nie da się za każdym razem takich mieć, ale oczekujemy takich. I to nie jest realne spojrzenie. Realne spojrzenie to jest takie, że czasami. Nie bywa aż tak. I to jest okej. Okay. I czasami możemy nie czuć się komfortowo z własnymi ciałami. Czasami możemy być w chwilach, gdy jest kryzys, i wtedy o absolutnie o, o fizycznej miłości się nie myśli nawet. I to jest okej. Okay. I to jest okej. Okay. Na ile blisko potrafimy być ze sobą, na ile potrafimy spojrzeć, czym de facto jest seksualność, ekspresja seksualna i seks, czym to jest dla ciebie. Tutaj w rogach migają filmy, które mogą naprowadzić Was na rozważania w tym kierunku, ale bardzo sugeruję po prostu zacząć to kminić i mówić o tym, rozmawiać o tym. Jest mega istotne. Punkt piąty. Dobry komponent komunikacji i emocji, które się pojawiają podczas tej komunikacji. Kiedy robimy taki blend i pozwalamy sobie na to, naprawdę wyrażać wszystko, co czujemy, nazywać to i przyjmować to dokładnie takim, jakie to jest, nawet jeśli to jest nieprzyjemne do przyjęcia, nieprzyjemne do wypowiedzenia, to uwaga, taki stopień komunikacji wpływa na to, jak zachowuje się ciało, jak ono reaguje. Kto z Was, i no, mówię szczególnie do kobiet, bo my mamy bardzo często problem z wypowiedzeniem tego, czego pragniemy, czego potrzebujemy. Która z Was nie miała takiej guli w gardle? Przynajmniej raz w życiu. W sytuacji, gdy miałyście coś powiedzieć, a jeszcze bardziej w sytuacji związanej właśnie z aktem fizycznej miłości i pojawia się ta gula w gardle. I to jest moment, kiedy właśnie trzeba powiedzieć jakiś rodzaj niewygodnej prawdy, czegoś, co kumuluje się w ciele, ale gdzieś tu się zatrzymuje. I my, kobiety, jeżeli nie otworzymy tych ust, to sorry, inne nasze wargi się też zamkną. Nasze ciała będą mówiły, że nie, nie ma tutaj miejsca na bliskość, na przestrzeni, na rozkosz, nie ma tutaj miejsca na poddanie się, na otwarcie. Nie ma na to miejsca. Zamykasz swoje usta, sorry, twoje ciało mówi wtedy, to ja zamknę inne twoje wargi. W przypadku mężczyzn, jeżeli na przykład dochodzi do przedwczesnych wytrysków, czego się obawiasz? Jakiego rodzaju bliskości się boisz? Co czujesz, że to Ci może zabrać? Obawiasz się utraty kontroli? Obawiasz się może wzięcia odpowiedzialności za coś? Jeżeli gdzieś w, którym, w którymś z tych aspektów coś w Tobie tak zagrało i o, może coś tutaj się dzieje, to, to spójrz na swoje życie i tak bardzo holistycznie w tym momencie, gdzie, w jakich rejonach swojego życia odpowiedzi na te pytania rzeczywiście mogą brzmieć: tak, i to jest tutaj, tutaj czegoś unikam, tu czegoś się boję wziąć jako swoje i potem za to odpowiadać. Jeżeli gdzieś takie coś się dzieje, to wierz mi, przełoży się na to, jak działa Twój sprzęt, po prostu. Dlatego jest takie piękne hasło, które. Kiedyś usłyszałam u jednej z moich mentorek. <laughs> Communication is lubrication. Komunikacja to lubrykacja. I w przypadku kobiet i mężczyzn właśnie tak to działa. Jeżeli jesteśmy blisko swoich emocji, komunikujemy je. Komunikujemy to, co czujemy. W taki sposób, jak to czujemy. I nie oczekujemy, że druga osoba będzie za nas w jakiś sposób rozwiązywać te emocje, ale że będzie przy nas po prostu... I na to samo może liczyć z naszej strony, na obecność, bezwarunkową, całkowitą obecność, zwłaszcza w sytuacjach takich jak akt miłości fizycznej. Zwłaszcza wtedy, okej, okay. to ciało zaczyna się delikatnie rozpuszczać, delikatnie otwierać, rozmiękczać. I dzięki temu pozwalać na to, żeby komunikacja i ta alchemia miłosna zachodziła nie tylko w bla 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 w rozmowach. Ale naprawdę na głębokim, komórkowym poziomie. Mieszają się nasze energie, mieszają się nasze istoty, i na moment nie ma ja i ty. Jesteśmy my jako jedno. I na moment nie ma żadnego świata poza nami. W tym przepięknym, niezwykłym momencie, gdzie nasze esencje chciały być tak blisko siebie, tak bardzo się do siebie zbliżały, że, że aż nasze ciała musiały się połączyć. Czy to nie jest piękne? Jeżeli w jakimś stopniu czujesz, że jest coś takiego. Co może ograniczać Cię przed takim głębokim rozpoznaniem siebie, głębokim przyjęciem siebie i chciałabyś lub chciałbyś zajrzeć do tego czegoś, co Cię hamuje, to umów się ze mną na konsultację. Ona jest bezpłatna i też do niczego nie zobowiązuje. Ale jeżeli uznasz wtedy podczas naszej rozmowy, że chciałabyś lub chciałbyś wejść w głębszy proces przy mnie, czy indywidualny, czy grupowy. To z radością zapraszam Cię na to. Ale poznajmy się i porozmawiajmy, i zobaczmy, co ewentualnie może stać na przeszkodzie między Tobą a tą wersją Ciebie, która rzeczywiście czuje się tak dobrze, przyjemnie, wspaniale w swoim ciele i dobrze, i przyjemnie w relacjach z innymi ludźmi. Bo bądźmy ze sobą szczerzy: przychodzimy na świat jako jednostki, które doskonale się czują w kontakcie z ludźmi, ale później, w miarę doświadczeń, jakie nabieramy jako małe dzieci, Jesteśmy od tych esencji oddzieleni i możemy do nich wrócić teraz już z perspektywy osoby dorosłej, która jest wolna i sama o sobie stanowi. I to już jest wybór. I każdego ma. Ty również, czy go podejmiesz, to jest twój wybór. A ja w każdym razie życzę Wam wszystkim przemyśleń i soczystości, niemożności. I do zobaczenia w następnym wideo.